Tutaj pusto. Najprawdopodobniej te odłamki tutaj leżą. Chciałem wejść. Ruiny, które właśnie zachowały się przed tym kamieniołomem. Magnes mamy. Dało się trochę rozkuć. Będę zarzucał tam, gdzie rozkułem lód. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj zabierzemy was w podróż w tajemniczy, stary, opuszczony kamieniołom w środku lasu. I nie tylko. Zapraszamy do oglądania. Chcemy wam dzisiaj pokazać piękną okolicę i parę ciekawostek. Idziemy w kierunku starego kamieniołomu, który znajduje się na szczytach gór. I zajrzymy sobie na taki mały stawik położony na samym szczycie tych gór między skałami. I taka ciekawostka, mamy ze sobą dzisiaj magnes neodymowy i będziemy go tam zarzucać. Klaudia będzie wyciągała złomy i nosiła w tym małym plecaczku, prawda? Okej. No to idziemy. Idziemy i nagle słyszę taki huk za sobą, a Klaudia się zaplątała w gałęzie i walnęła glebę. Nic ci nie jest? Nie, jeszcze nie. Ale grzmot. Myślałem, że drzewo spadło. Tak wygląda nasza droga krzyżowa. Jak tam? Kontuzja po glebie. Wszędzie głazy. Cisza, spokój. My jeszcze kawałek do kamieniołomu. Jego będziemy odwiedzać jako pierwszego. Widok robi się coraz piękniejszy. Tam zmierza nasz podróżnik. Wykarczowali trochę lasu. Zrobili drogi na ciężkie maszyny. Szkoda, że psują taki piękny widok. My jeszcze idziemy jeszcze dalej pod praktycznie samą czeską granicę. A później musimy się wrócić, iść tam drogą do góry i tam w środek lasów na w sumie kraniec czeskiej granicy, bo tutaj już w sumie wszędzie zmierzamy praktycznie po samej granicy. Może się powtórzę. Udało się. Udało się, w sensie dojść na miejsce. Już trochę powątpiewałem, bo byłem tutaj tylko raz i myślałem, że już tutaj nie trafimy. Klaudia już odpoczywa, bo czemu by nie? A my jesteśmy właśnie w starym kamieniołomie pod samą granicą czeską. Tutaj mamy ruiny budynku. Ruiny, które właśnie zachowały się przed tym kamieniołomem. Nie mam pojęcia, jakie było przeznaczenie tego budynku, czy techniczne, czy jakaś wartownia. W ogóle ciężko znaleźć cokolwiek z informacji w internecie na temat tego kamieniołomu i czegokolwiek. Byliśmy tutaj tylko raz, tak jak wspominałem. Kurczę, albo mi się wydaje, albo to było coś. Tak, było coś tutaj napisane, z pewnością. Bardzo stary kamieniołom, nie mam pojęcia, czy jeszcze pruski, czy niemiecki. Tak jak mówiłem, nie ma żadnych informacji, żadnych. Jeśli cokolwiek jesteście w stanie znaleźć, pokazać mi w komentarzach, będę wdzięczny. O kurczę, to ci ciekawostka. Ciekawe, czy to jakaś jaskinia, czy po prostu szczelina skalna. Fajnie to wszystko wygląda. Powspinałbym się tutaj z chęcią. A powiem wam, że
chciałbym tam zajrzeć. Jest to na wysokości jakichś 10 metrów, może 15, coś około tego. Może uda mi się tam wspiąć na wiosnę. Lubię ogólnie się powspinać, tylko z liną. Po takich miejscach lub nawet bez zabezpieczeń, jeśli chcecie to zobaczyć, dawajcie znać, może mnie trochę zmotywujecie, żebym tam wlazł. Chciałbym się tutaj trochę porozglądać. Może i z pinpointerem, żeby zobaczyć, czy nie znajdę tutaj żadnych ciekawych kamieni bogatych w różne minerały, które reagują na pinpointer. Pozaglądamy sobie do tych szczelin skalnych, bo są niżej. Może uda się znaleźć coś ciekawego. Klaudia odpoczywa. A ja jak zwykle się włóczę. O kurwa, ale bym glebę zaliczył. Jest tutaj dość stromo. Wy tego pewnie nie widzicie dokładnie. Tutaj widzę coś ciekawego. A nigdzie to nie zmierza. Po prostu szczelina skalna. Ja na chwilę sobie materiał spauzuję i porozglądam się tutaj po tych skałach. Tutaj pusto. Najprawdopodobniej te odłamki tutaj leżą. Chciałem wejść troszkę tu wysoko. Chciałem wejść wam pokazać fajną tam komorę, która się zrobiła naturalnie, ale ta skała strasznie pracuje i niestety bez liny nie uda mi się tam wejść, bo jak przełożę całą masę ciała na ten element, to spadnę tam w dół, więc nie będę ryzykował. Idziemy w tamtą stronę, może znajdziemy coś jeszcze, co pozwoli nam troszkę przyjrzeć się temu miejscu. Klaudia w poszukiwaniu kryształów górskich. Czego tam szukasz? A. Równiutka półka. Ładnie obrobiona dookoła. Nie mam pojęcia, jakie było przeznaczenie tego miejsca. Ale powiem wam, że uwielbiam stare kamieniołomy, bo praktycznie zawsze wiąże się z nimi jakaś tajemnica. Szukam może jakichś symboli na skałach, oznaczeń, ale niestety jeszcze nic nie udało mi się tutaj znaleźć, oprócz tamtego kamienia widocznego zaraz przy wejściu w nasz tajemniczy kamieniołom. Tutaj przy skałach dużo chłodniej, w cieniu, śniegu na szczęście nie widzę, tylko sople. O, idzie poszukiwacz kryształów górskich. Kolejna półka, wejdziemy sobie na nią.
Tutaj już dosyć niebezpieczna, wysoka skała. No, męczą mnie kuźwa te otwory tam, w tych skałach. Na pewno tam będę musiał zajrzeć, jak tylko zrobi się cieplej i ten lód zejdzie ze skał, bo tak to byłoby bardzo niebezpiecznie. Chcesz pinpointer? Masz, iść poszukaj meteorytów. A ja zejdę stąd. Łap. Wow, złapała. Co? Nic. Kurde, słuch ma. Wzrok słaby, ale słuch ma. Między skałkami najlepiej poszukać takich rzeczy. Tak samo gdzieś w otworach. W szczelinach skalnych. Nic ciekawego nam tu więcej nie pozostało. Mały kamieniołom ogólnie, jeśli chodzi o sam obiekt, to obszar. Jedna budowla najprawdopodobniej, lub tylko jedna została. Ja na pewno wejdę jeszcze na górę, poszukam czegoś ciekawego, jeśli coś będzie. To dogram to do materiału. Z pewnością to jeszcze nie jest koniec, bo tak jak wspominałem, chcę iść porzucać sobie na Odymem. Bardzo ciekawe miejsce w lesie, które zobaczycie jeszcze w tym filmie. Także... Teraz taką leśną ścieżką, w ten sposób, na sam szczyt. Ważne, że pogoda dzisiaj dopisuje, bo jest naprawdę pięknie, czasami zawieje, ale jest git. Klaudia, to tutaj. Tutaj do góry, wiesz? Klaudia się pogubiła. Tędy będziemy wracać. No, ale musisz. Niestety. Idziemy dalej. Uwaga, mam newsa. Klaudia i jej niechęć iścia pod górę. W sumie miała rację. Bo to nie tam. Poszliśmy sobie z 2,5 km. W ogóle nie w to miejsce. Byliśmy tam raz. Także wybaczcie. To gdzieś w tamtą stronę. Ogólnie o 13 wyjechaliśmy, jest już po 15, więc już ponad 2 godziny. A jeszcze nawet nie skończyliśmy materiału, jeszcze droga powrotna do auta i droga powrotna do domu. Najprawdopodobniej wrócimy wieczorem. Cieszysz się? Cieszy się. Wynurza się. Mówiłem, jest lód. Trochę lipa. Bo chciałem tutaj pozarzucać na Odym. Ale myślę, że rzucę jakiś większy głaz i to wszystko powinno się posypać. Jest troszkę mniej wody. Ale zobaczcie, jesteśmy w środku lasu. No praktycznie samej górze. I tak to wygląda dookoła. A tutaj w tej całej zatoczce mamy mały stawik. Ogólnie widzę, że jest tutaj mniej wody niż w poprzednich latach, bo kiedy my tu byliśmy? Z 2 lata temu? No, 2 lata. Także co, ja rozbieram się, spróbuję troszkę tego lodu tutaj rozkuć. Chociaż może być ciężko. Zobaczymy, co z tego będzie. Magnes mamy. Dało się trochę rozkuć. Będę zarzucał tam, gdzie rozkułem lód. No i zobaczymy, czy coś się uda wyciągnąć. Próba nieudana. Tam w środek chciałbym trafić. O właśnie. Nic. Może tu przy brzegu coś się uda wyłowić. Coś mam. Albo miałem. Nie, to ten lód. Chyba poszedł na dno. Wydaje mi się, że to chyba musi stopnieć wszystko. Żeby go tak, wiesz, przez całe to przyciągnąć. Dziwi mnie, że tu nie ma żadnych śmieci nawet, nie?
jeździłeś na Gnesi? Tak. Muszę się wam do czegoś przyznać. Jaki idiota rozbija magnesem lód. Straciłem magnes, ale ogólnie nawet żadnego śmiecia stąd nie wyjąłem, nawet ani jednej puszki. I muszę wam coś pokazać, bo chodziłem naokoło, walczyłem, żeby wyjąć magnes oczywiście. Jestem mokry, w butach mam wodę. Klaudia jeszcze zaproponowała, żebym tam wszedł, ale nie ma opcji, bo jest muł. Także fu, nie. Ale jeszcze wam coś pokażę. Chciałem wam pokazać, najprawdopodobniej taka jest moja teoria, bo znajdujemy się w środku lasu. No i mamy ten zbiornik. Wydaje mi się, że może przeciwpożarowy. Natomiast co by tutaj dojechało? No bo tutaj nie ma żadnej drogi, jest tylko ścieżka, zero jakiegokolwiek dojazdu. I wszędzie, obchodząc ten zbiornik naokoło, można zauważyć odwierty. Ściany prawie proste. Tutaj pozostałość po odwiercie. Komuś się ślizgnęło. Tutaj straciłem magnes. Gdzie to jeszcze widziałem? Tam. Następny odwiert. Tego jest tutaj całkiem sporo. Nie jest głęboki, bo na środku może jest maksymalnie metr. Wrócę tutaj, kiedy to wszystko stopnieje, bo chcę odzyskać swój magnes z powrotem. Nie podaruję tego. Próbowałem zarzucać taki mały młoteczek na lince, żeby go po prostu przyciągnąć. Ale no niestety nie udało się. Ciekawe miejsce. Będziemy stąd zbierać się, bo jest chyba około 17. Mamy jeszcze z drogą do auta i powrotem godzinę do domu, także pora na nas. Jest mi bardzo smutno, bo straciłem swój magnes chiński, bo chiński, ale jednak straciłem. Na pewno tutaj wrócimy, bo jest jeszcze kilka ciekawych miejsc w okolicach tego terenu, które wam pokażemy, jak tylko troszkę się ociepli. Jeśli ci się podobało, pamiętaj o pozostawieniu łapki. Dziękuję, że z nami jesteś. Pozdrawiamy. Dark Travelci.